Chcę wam zaśpiewać teraz taki fragment Pisma Świętego. To jest taki niezwykły fragment dla mnie. To jest fragment, w którym ja odnajduję uczucia Boga. Fragment z Księgi Ozeasza. Ten, który patrzy na swojego syna. Posłuchaj. Efraima na swe ramiona ich brałem. Nie rozumiałeś, że przywracałem ci zdrowie, a przecież ja ciebie uczyłem chodzić. Na swe ramiona ciebie brałem. Czy nie rozumiesz, że daję ci życie? Ciągnąłem cię ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem cię ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Ciągnąłem ciebie więzami ludzkimi, a były to więzy miłości. Pociągnąłem ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Ten, co podnosi do swego policzka niemowlę, schyliłem się ku tobie i nakarmiłem cię. Bo jestem Bogiem miłości, nie przychodzę, żeby zatracać, bo jestem Bogiem miłości. 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 Ten tekst powstał jakieś pewnie ze 3000 lat temu, może niecałe. I widzisz, te 3000 lat temu ktoś napisał uczucia Boga, ale uczucia Boga do ciebie. Posłuchaj tego fragmentu, jakby to Bóg mówił do ciebie. Konkretnie w tym momencie. Nie wcześniej, nie później, teraz. Zamiast imion Efraim, imiona Efraim, wstaw swoje imię, bo to jest do ciebie. Bo Bóg nie przychodzi, żeby zatracać, bo On jest Bogiem pełnym miłości. I On nie kocha tak jak człowiek, ale tak jak Bóg. I nie przychodzi, żeby zatracać. Miłowałem Ciebie, gdy jeszcze byłeś dzieckiem, i wezwałem Ciebie po imieniu. Im bardziej Cię wzywałem, tym dalej odchodziłeś ode mnie. Składałeś ofiary balom i bożką paliłeś kadzidła. A przecież ja uczyłem Cię chodzić, na swoje ramiona Cię brałem. Ty zaś nie rozumiałeś, że przywracam Ci zdrowie i życie. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Pociągnąłem Ciebie ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Czekam na Ciebie . Ile jeszcze mam czekać na Ciebie? Gdzie jesteś, mój synu? Gdzie jesteś, moja córko? Dlaczego Cię nie ma przy mnie? Wróć do mnie. Wróć do mnie. Chcesz wrócić do Ojca, do Tego, który jest pełen miłości i nie przychodzi, żeby zatracać. Jeżeli tak, to wstań. On czeka. Czeka na Ciebie. Wyciągnij ręce tak, jakbyś chciał się przytulić do Niego. Dosłownie w takim geście, jakbyś chciał się przytulić do Niego. On Cię pociąga ludzkimi więzami, więzami miłości. Wtulasz się w Niego? Nie bój się tych uczuć. On jest pełną akceptacją. On już wszystko wie. Wie, gdzie poszedłeś. Wie, jak daleko byłeś od Niego. Ale mówi Ci tutaj, nie przyszedłem po to, żeby zatracać, ale dać Ci życie. Mów do Niego teraz. Przyjmuję miłość Twoją. na wieki. Wywyższony bądź na wieki, wywyższony. Wywyższony bądź na wieki, wywyższony bądź na wieki, wywyższony. Kto spotkał Boga, który jest miłością? Częściowo spotkaliśmy. Teraz spotkałeś się z Nim? Tak, częściowo spotkaliśmy, dobra. To już mniej więcej wiemy, komu oddać ten list. Bo ma już swojego adresata, takiego bardziej realnego. To słuchajcie, tutaj jest koszyk. Poproszę, żebyście teraz oddali listy, ale wrócili jeszcze na moment do... jeszcze na swoje miejsca, dobra? Wywyższony bądź na wieki, i zachęcam wszystkich do zaśpiewania, do wywyższenia Ojca, tego, który jest miłością. Śpiewaj na całe gardło, nie oszczędzaj się teraz. Wywyższony. wywyższony, Panie. Bądź wywyższony, Ojcze. Bądź wywyższony, Ojcze. Uwielbiam Cię i błogosławię teraz. Uwielbiam Cię i błogosławię, Ojcze. Ciebie, który jesteś miłością, pełen miłości. I tak bardzo mnie przyjmujesz. Uwielbiam Cię i błogosławię, Ojcze. Bądź wywyższony na wieki, Panie. Wywyższam Cię ponad wszystko. Ponad wszystko w moim życiu. Ponad moją niemoc, ponad moją złość. Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.